Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, Międzyrzec Podlaski. Ze mną burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego, pan Zbigniew Kot. Panie burmistrzu, dzisiaj w Urzędzie Miasta spotkanie, prelekcja, lekcja, informacja. Czego dotyczy? To raczej formuła debaty, a więc dyskusji na temat ekologii i wyzwań, które w tej chwili no, niestety mamy do zrealizowania, a raczej do przepracowania, w jakim kierunku chcemy zmierzać i na ile nam się uda skutecznie znaleźć rozwiązania zmian klimatycznych. No, jest to chyba trudne zadanie, ponieważ musimy docierać do środowisk w szerokim tego słowa rozumieniu tych, którzy wpływają na środowisko, bo nie tylko sam przemysł decyduje o tym, co się dzieje z naszą atmosferą, co się dzieje z naszymi rzekami, lasami itd., itd. Każdy z nas ma na to ogromny wpływ. To my śmiecimy, nie śmiecą lasy. Te śmieci, które generujemy, owszem, podejmujemy te decyzje w sklepie, ale czy muszą nas administracyjnie zmuszać do tego, że nie ma foliówek, to dopiero się ich wyrzekamy? No to chyba nie są mechanizmy najlepsze, dlatego dzisiejsza debata zmierza ku temu, aby ta świadomość wyboru w sklepie, czy idę z własną torbą i potem mniej wrzucam odpadów, bo coś z nimi trzeba zrobić i potem mniej narzekam, że jakieś wzrosty są opłat za odpady. Mało tego, my coraz więcej mamy problemu ze składowaniem, z zagospodarowaniem odpadów. No, ta debata myślę, że będzie otwierała cykl działań i samorządu, i przedsiębiorstw w tym zakresie, aby wyhamować degradację środowiska. Zacząć myśleć z perspektywą 10, 15, może 20 lat i przygotować się w zakresie jak najmniej emisyjnym. Dlatego uważam, że pojawienie się specjalistów, osób z doświadczeniem w zakresie ochrony środowiska w tak małych miejscowościach jak Międzyrzec, czy gminy na terenie Lubelszczyzny, bo wiem, że to nie jest pierwsza debata tych specjalistów, jest dobrym podejściem, dobrym kierunkiem, wpisująca się w edukację nie tylko szkolną, ale również społeczną, otwartą dla ludzi. To, o czym pan burmistrz mówił, o tych torbach foliowych, ja bym tu ujął jeszcze inny kontekst. Mowa jest o tym, że każdy z nas pozostawia ślad węglowy. Jeden mniejszy, drugi większy. Ten ślad węglowy to właśnie to, ile zużywamy zasobów naturalnych i ile pozostawiamy odpadów. Burmistrzu, proszę rozwij mi jeszcze temat. Nie ukrywajmy, że Międzyrzec Podlaski na mapie i Podlasia, i północnej Lubelszczyzny, i województwa. Powiem to, miasto przemysłowe, jest kilka potężnych zakładów na waszym terenie. Czy to też nie jest przykład tego, że no jednak trzeba znaleźć specjalne rozwiązania i funkcjonowanie środowisko, eko, zielono, przyroda, natura i te zakłady? Z drugiej strony, burmistrzu, nie wszystko na barkach miasta. Przecież te zakłady również mają swoje dyrekcje i również stosują na pewno już w tym momencie odpowiednie rozwiązania. Tak, jest to istotą, aby włączyć te podmioty, które mają bardzo duże znaczenie dla środowiska. Tutaj muszę przyznać, wspiera nas zakres związany z przepisami o ochronie środowiska, jak również kontrola w tym zakresie. Firmy bardzo mocno dotykają restrykcje, jeżeli ten ślad węglowy nie jest ograniczany. One dbają o to, aby jak najmniej trafiało do środowiska odpadów z ich obszaru.
cały czas się modernizują. Zresztą, nie ukrywam, wspieraliśmy te modernizacje chociażby ulgami podatkowymi, jeżeli one zmierzały w kierunku modernizacji ogrzewania systemów grzewczych, jak również w zakresie gospodarki wodnej. No, byłoby idealne, gdyby jeszcze technologia stosowana w przemyśle naszym lokalnym zawierała się w cyklu zamkniętym. Krótko mówiąc, żeby wydobycie wody, wykorzystanie tej wody cały czas było w obiegu zamkniętym, a z kolei wydawane przez nas decyzje środowiskowe wyraźnie wskazują, że idą w zieloną energetykę. To są już hektary przeznaczone pod fotowoltaikę. Ostatnio na biurku miałem decyzję związaną z prawie 5-hektarową farmą. Na terenie miasta? Na terenie miasta, bo przedsiębiorcy sobie zdają doskonale sprawę, że koszty energii będą rosły. Jest to chyba dobra tendencja. Nikomu w mieście nie przeszkadza stojący panel fotowoltaiczny. Tym bardziej, że jest to w takich strefach, gdzie on nie razi, a podłoże pod nim nie jest wybetonowane, jest zielone, więc wpisuje się w naszą politykę ochrony środowiska. Dla budżetu miasta Międzyrzec Podlaski, dla budżetu każdego z samorządów, te wyzwania dotyczące właśnie zmierzenia się ze zmianami klimatu, z ekologią, z energetyką odnawialną, to również będzie wyzwanie? Już jest wyzwanie? Tak, już przyszłoroczny budżet, który przygotowujemy, będzie zawierał zdecydowane kroki po to, żeby ograniczyć zużycie energii tej nieodnawialnej, a więc na dachach naszych jednostek organizacyjnych, tutaj mówię o oświacie, z całą pewnością będą się pojawiały kolejne panele fotowoltaiczne. Na wielu jednostkach już mamy, ale chcemy wyeliminować w jak największym zakresie zapotrzebowanie tej energii elektrycznej, ale z nieodnawialnych źródeł. Wcześniej zrobiona wymiana oświetlenia ulicznego daje nam naprawdę w tej chwili bardzo duże korzyści, ponieważ zastosowaliśmy oprócz źródła LED-owego sterowanie. Pozwala ono nam bardzo sprawnie ograniczać zużycie nawet tej już okrojonej ilości energii poprzez zmianę źródła świecenia, bo potrafimy nawet do 70% zdjąć moc, nie tracąc bezpieczeństwa i oświetlenia miasta. Kanalizacja, na koniec się zapytam. Ta czysta woda, o której burmistrz wspomniał, to również notujecie pewnie swojego rodzaju sukcesy. Pokrótce, ilość sieci kanalizacyjnej, ile procent być może miasta jest kanalizowane i czy nadal tutaj pan burmistrz, Rada Miasta widzą pole do manewru? Oczyszczalnia. Powiem tak, oczywiście mamy już pierwsze przygotowania do rozbudowy oczyszczalni, ale w tej chwili potencjał, jakim dysponujemy, zapewnia utrzymanie na bieżąco, jak i rezerwa na kolejne tereny do zabudowy mieszkaniowej. Miasto w zasadzie może w 4% nie jest objęte kanalizacją, ale to oczywiście sieciową, ale to jest spowodowane kosztami. Rozproszona zabudowa. Dokładnie tak. Rozproszona zabudowa nie pozwala efektywnie i ekonomicznie rozwinąć tam sieć. Stosujemy wtedy ewidentnie oczyszczalnie indywidualne i to się zamyka na terenie działki budynków jednorodzinnych. Z zielonego, innowacyjnego Międzyrzeca Podlaskiego burmistrz. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
myślę, że tak naprawdę, obiektywnie patrząc, trochę będzie tak, że należy bardziej dywersyfikować, na początku przynajmniej, kwestie związane z wytwarzaniem energii. I to nie będzie tak, że z dnia na dzień odejdziemy od węgla. Niemniej jest coraz większy nacisk na to, aby jednak odchodzić od tego węgla. I stąd na przykład, w momencie, kiedy będziemy jasno i obiektywnie mogli ocenić, co to jest, czy dana instytucja spełnia wymogi ESG, to wtedy na przykład banki będą udzielać kredytów na zielone inwestycje, a więc na przykład na transformację energetyczną i na budowę elektrowni wiatrowych albo przynajmniej wiatraków. Tu pewnie prawo w Polsce też się niedługo zmieni pod tym kątem, a przynajmniej przypuszczam, że w jakiejś tam dającej się już przewidzieć perspektywie to się będzie musiało zadzieć. Fotowoltaika wciąż, a właściwie znowu pojawi się kwestia dodatkowego finansowania na to. Banki, aby takich kredytów udzielać, będą sprawdzać to, czy firma, która się o nie stara, czy szerzej instytucja, która się o to stara, spełnia wymogi ESG. Marek Wieczorek, dyrektor EFOE, czyli Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, odpowiedzialny za programy Firma Bliskie Środowisku i Gmina Bliskie Środowisku. Każdy z nas pozostawia ślad węglowy. Jeden większy, drugi mniejszy. Samorząd to taki zbiór mieszkańców, który powinien i edukować, i ukierunkowywać, i pomagać rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska. Czy wasze spotkania i rozmowy właśnie tutaj z przedstawicielami samorządu, również z przedstawicielami firm, właśnie pomagają wybrać odpowiednie rozwiązania? Czy tego właśnie dotyczy ten projekt? Ten projekt dotyczy nie znalezienia właściwego rozwiązania, ale sprawdzenia, czy firmy idą w dobrym kierunku, czy gminy idą w dobrym kierunku, czyli czy stawiają na ekologię, czy stawiają na rozwój ekologiczny, czy spełniają wymogi, które narzuca na nas czy Unia Europejska, czy przepisy nasze prawne w Polsce. To jest projekt właśnie, który ma zadanie sprawdzenie, czy już jesteśmy dostosowani do zmian klimatycznych, które następują w naszym kraju, czy my już jako społeczeństwo jesteśmy gotowi na to, żeby dbać o środowisko naturalne naszych małych ojczyzn. Jadąc do Międzyrzeca Podlaskiego i tutaj organizując debatę, czy obserwowaliście to miasto, czy ktoś przyjrzał się, czy rzeczywiście Międzyrzec Podlaski idzie w dobrym kierunku, firmy stąd idą w dobrym kierunku? Właśnie chcemy to sprawdzić, dlatego proponujemy, żeby firmy zapoznały się z naszym programem, proponujemy, żeby gmina z naszym programem się zapoznała, żeby przystąpiła do programu Firma Bliskie Środowisku czy Gmina Bliskie Środowisku, właśnie po to, żeby to sprawdzić. To nie jest takie proste, że wejdzie się do Urzędu Miasta i zapyta się, czy Urząd Miasta jako jednostka nadrzędna spełnia takie wymogi. Nie, to jest cały szereg działań, które ma na celu sprawdzenie właśnie, czy instytucja jest już przystosowana, czy firma jest przystosowana, a tym bardziej, że sprawdzamy firmę i gminę w 6 obszarach, więc to jest naprawdę proces, który może pomóc, bo nasz certyfikat, nasz program nie ma na celu jakby ukarania, ma pokazania te dobre obszary, gdzie już firma spełnia wymogi związane z ochroną środowiska, ale też te obszary, gdzie trzeba coś poprawić. My jesteśmy po to, żeby pomagać. Wszystko wiąże się z pieniędzmi, ekologia również, ale biorąc pod uwagę to, co proponujecie, możecie spowodować, że dany samorząd znajdzie oszczędności. Również firma w tej branży, w tej działalności może wygenerować pewne oszczędności przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań. Oczywiście, że tak. Może wygenerować oszczędności, to jest jedna rzecz, ale może uzyskać środki, to jest druga rzecz. Ponieważ większość środków, które chociażby będą w RPO czy KPO, które mam nadzieję niebawem otrzymają gminy czy firmy, będą miały możliwość skorzystania z nich, to są środki przeznaczone właśnie na działania związane z ekologią. Dodatkowo wszystkie banki w Polsce szykują się na to, żeby przydzielać czy udzielać kredytu firmom, które właśnie wypełniają te obowiązki. Więcej, firmy ubezpieczeniowe, które też mają dbać o to, żeby dać bezpieczeństwo firmom, uzależniają wysokość składek ubezpieczeniowych od tego, czy firmy generalnie spełniają wymogi eko. Więc każde działanie, które ukierunkowane jest, czy związane jest z ochroną środowiska, jest właśnie
takie, żeby ten kierunek był zachowany. My chcemy to pokazywać, my chcemy edukować, my chcemy po prostu pokazywać, że warto inwestować w ekologię, czyli warto inwestować w nas. Spotkanie w Międzyrzeczu Podlaskim, domyślam się, że tego typu spotkania, debaty na terenie innych miast i innych gmin, powiatów? Tak, jak najbardziej jest to kolejna debata z tego cyklu. To jest na obszarze Lubelszczyzny trzecia debata, która odbywa się w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Takich debat będzie więcej, dlatego że niestety trzeba edukować, trzeba mówić, trzeba pokazywać, dlatego że my jako społeczeństwo jeszcze chyba nie zauważamy tych korzyści, które wynikają z działań proekologicznych. Myślę, że w pewnym momencie, w pewnym czasie i dzięki naszej edukacji, nie tylko, bo myślę, że warto śledzić, co się dzieje w ogóle w świecie związane z ochroną czy powietrza, czy wody, czy właśnie całego środowiska. Dlatego te działania są, dlatego zapraszamy do naszych debat profesorów, dlatego zapraszamy ludzi, którzy są związani z naszym środowiskiem, chociażby po to, żebyśmy się dowiedzieli, że mamy zasoby wodne mniejsze niż Egipt. Tak, niestety Polska, a szczególnie Lubelszczyzna, ma zasoby wodne mniejsze niż Egipt, co mogłoby się wydawać dziwne dla naszego społeczeństwa. Tak jest. Goście, prelegenci, którzy dzisiaj są podczas tej debaty, z których wiadomości i wiedzy można skorzystać, możemy kilku wymienić? Jak najbardziej tak. To są goście, którzy zajmują się ekologią, to są profesorowie uczelni wyższych z Lublina, to są z Uniwersytetu Przyrodniczego, również z Politechniki Lubelskiej, ale też i radni wojewódzcy, są to przedsiębiorcy, czy osoby, które stricte zajmują się nie tylko w samorządach, ale też w biznesie właśnie ochroną środowiska, czy działaniami ku temu, żebyśmy w tym kierunku szli. Więc myślę, że warto przyjść, popatrzeć i posłuchać, co będzie się działo, jak nie już, to na pewno za rok czy za dwa w Polsce. Debaty są otwarte nawet dla szarego, zwykłego mieszkańca. Tak, oczywiście. Każdy może z nich korzystać. Jest to bezpłatne uczestnictwo. Wystarczy mi trochę czasu i chęci do tego, żeby po prostu posłuchać o tym, co się dzieje w naszym kraju, jak możemy zmienić nasz kraj i jak możemy sięgać po zieloną chociażby energię, bo też jest to ważne, jak zamienić czarną energię na zieloną, w dzisiejszych czasach bardzo kosztowną. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Bożena Lisowska, radna województwa lubelskiego. Jaką rolę odgrywają w tym momencie radni na poziomie wojewódzkim, miejskim, powiatowym, gminnym po to i w tej roli, aby odegrać, mieć swój wpływ na właśnie na zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, czystej wody, czystego powietrza, czystej energii? Samorządy województw, samorządy powiatów i gmin w ramach realizowania zadań własnych mają też obowiązek dbania o środowisko, czyste powietrze, wodę i klimat. W ramach swoich aktywności jako radna województwa lubelskiego byłam inicjatorką powołania uchwały antysmogowej na terenie naszego województwa. Taki dokument został uchwalony i obowiązuje od maja 2021 roku. Rolą radnych jest mobilizowanie władz samorządowych, czyli burmistrzów, prezydentów miast czy marszałków województw do tego, aby należycie dbali o nasze prawa, czyli prawa do życia w czystym, nieskażonym środowisku, prawa do oddychania czystym powietrzem, bo niestety to jest bardzo poważny problem Polski, bo na 50 najbardziej skażonych miast, jeżeli chodzi o skażenie smogiem, aż 35 miast znajduje się w naszym kraju. Z jednej strony powinniśmy my jako radni, świadomi tego, co należy do obowiązków włodarzy, mobilizować ich do działań, aby poprawiać ten stan jakości powietrza, ale z drugiej strony powinniśmy też edukować mieszkańców, docierać do nich, rozmawiać z nimi i mówić, jak ważne jest to, abyśmy wspólnie dbali o nasze środowisko, abyśmy nie spalali śmieci w naszych kotłach, w domach,
abyśmy nie wyrzucali odpadów w miejscach niedozwolonych, abyśmy segregowali śmieci, abyśmy współpracowali razem ze sobą na każdym możliwym osobistym odcinku, czyli każdy z nas ma wpływ na to, ile wody zużyje, jak oszczędza prąd. Fajnie brzmi, abyśmy zadbali o to, aby każdy z nas pozostawiał jak najmniejszy ślad węglowy po sobie. To się tak, dokładnie. Aby ten ślad węglowy zostawiany po nas był jak najmniejszy i abyśmy edukowali tych najmłodszych, bo to właśnie świadome dzieci, świadoma młodzież złapie dziadka czy babcię za rękę w momencie, kiedy będzie chciał spalić pojemnik plastikowy w kotle. I to jest właśnie rola nas, radnych, czyli z jednej strony patrzymy władzy na ręce, domagamy się w imieniu mieszkańców, aby realizowali swoje cele, do jakich zostali powołani, czyli dbania o nasze środowisko, nasze powietrze, nasze wody i nasz klimat, aby też realizowali politykę zalesiania, dbania o miasta, aby nie były betonowane, bo teraz jest ostatnio właśnie taka moda, aby uświadamiali mieszkańcom, jak ważne jest współdziałanie. Na dzisiejszej konferencji właśnie poświęconej szeroko pojętej ekologii, klimatowi, ochronie powietrza, rozmawiamy międzysektorowo, czyli są nie tylko samorządowcy, ale są też właściciele firm, są też organizacje pozarządowe. No i ja jestem radną, czyli reprezentuję jakby ten organ stanowiący samorządu województwa. Dużo już zostało zrobione, prawda? No... Jak najbardziej. No, to, że samorządy starają się uchwalać uchwały antysmogowe, uświadamiać mieszkańców. Mogę tu za przykład podać miasto Kraków, które dzięki właśnie wspólnemu działaniu różnych środowisk, czyli organizacji pozarządowych, miasta, czyli włodarzy miasta, włodarzy województwa i firm poprawili swoje powietrze o 45%, czyli mogą teraz oddychać lepszym powietrzem. Zadbali o to, aby włodarze znaleźli finansowanie nie tylko w swoich budżetach, ale także finansowanie zewnętrzne, czyli z różnych ministerstw czy z Unii Europejskiej, aby wspomóc mieszkańców w wymianie kotłów na lepszej klasy, kotły węglowe czy na kotły gazowe. I wyeliminowanie tych złych paliw, czyli złej jakości węgla, mułów, flotokoncentratów, miałów węglowych, doprowadziło do tego, że ci mieszkańcy mogą oddychać zdrowszym powietrzem, cieszyć się spacerami i coraz rzadziej w czasie smogu być uwiązanych w czterech ścianach. O to walczymy też, jeżdżąc po całym województwie i uświadamiając samorządy, ale też zachęcając do aktywności burmistrzów, zachęcając do aktywności firmy, aby włączyły się nie tylko wizerunkowo, ale praktycznie w dostosowanie swoich firm czy dostosowanie swoich miejscowości, w których zarządzają, do tego, abyśmy mogli nazwać to miasto, to miejscowość, którą odwiedzamy w przyszłości, gminą, firmą, przyjazną środowisku. I to jest nasz cel edukacyjny, ale informacyjny i mobilizujący. I o to też apeluję do mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego, aby świadomie gospodarowali tymi zasobami, które mamy do dyspozycji i włączyli się we wszelkiego rodzaju kampanie dążące do tego, abyśmy żyli w czystszym i bardziej bezpiecznym środowisku.